Będzie 20 godzin z terapeutą rozmawiając o tym vlogu. Mówił, że to nie jest najgorsza rzecz, jaka mnie spotkała w życiu. Ja mówię, że najgorsza. Pytałem go, jak walczyć z tym gównem. Mówi, że nie da się, że po prostu trzeba to gówno zaakceptować. Trzeba odpowiadać. Krzysiek, myślisz, że występ we Wrocławiu będzie przełomowym występem w twojej karierze? Nie sądzę, ale myślę, że będę się bardzo dobrze bawił i ludzie też. A dlaczego tak myślisz? Właśnie rozmawiam ze znajomymi, którzy napisali mi, że przyjdą i że bardzo czekają. Więc myślę, że będzie bardzo dobrze. A to są dobrzy znajomi, czy tacy z Tindera na przykład? Nie używam Tindera ostatnio, bo... A jak długo już nie używasz Tindera? No tyle, ile w małżeństwie jest, nie? Jakaś bezpieczna odpowiedź. Brzmi jak bezpieczna odpowiedź. A tak w miesiącach mniej więcej, jakbyś miał powiedzieć? Przepraszam, ale muszę skończyć tą rozmowę. Czekaj, bo muszę odpowiedzieć na pytanie, gdzie śpię. Zaraz. Przejmuj. Już mam. Michał, to twój trzeci występ we Wrocławiu, w Agorze. Jak się czujesz? Czuję się bardzo dobrze. Jest to duże wyzwanie. Nie wiem, jak wy się czujecie po tamtej stronie. Jeżeli ktoś z was był we Wrocławiu, to może napisać w komentarzu. Ta sala jest wyzwaniem, powiem szczerze. Odbiór reakcji z naszej perspektywy występujących na scenie jest minimalny. Jest to jedna z niewielu scen, gdzie tak się dzieje. I za pierwszym razem, jak graliśmy, to Tomek to potwierdzi. Myśleliśmy, że to po prostu jakiś wypadek przy pracy. Czasami się zdarzają słabsze występy. Ale potem zagraliśmy drugie, żeby odczarować to miejsce i niestety pogłębiliśmy tylko czar i zagotowaliśmy w tym kotle i nie odczarowaliśmy tego miejsca, więc może do 3 razy sztuka. Jak z Beetlejuice trzeba by powiedzieć 3 razy i wtedy dopiero się pojawią reakcje. Ja teraz to już sam nie wiem, czy wolałbym, żeby dzisiaj było inaczej, czy jednak żeby było tak samo, żeby się nie okazało, że te 2 występy poprzednie były to słabe prawda. Po prostu. To prawda. Jak dzisiaj będzie rozkurw, to tak. To będę miał wyrzuty sumienia, że tamtym razem tak nie było. Ale jak dzisiaj będzie tak samo jak poprzednim razem, to będziemy mieli, no tak, taka jest ta sala. A jak byś porównał z innymi miejscami we Wrocławiu, w których grałeś, na przykład z Vertigo? Vertigo zawsze grało mi się wdzięcznie, bo tam jest, scena jest ustawiona w półkole, a ja bardzo lubię takie sceny, gdzie mam ludzi po wszystkich stronach. Dlatego mi się tak dobrze też grało w klubach komediowych angielskich, bo tam właśnie tak jest to zrobione. I Vertigo też nie jest łatwą salą, wydaje mi się. Nie jest łatwym klubem do grania. Ale mi się zawsze tam grało dobrze. I poza Vertigo nie wiem, czy grałem na innych salach niż no Hale Stulecia grałem na Please Stand Up, no ale to trudno porównywać do innych sal. A w Wędrówkach nie występowałeś? Nie występowałem w Wędrówkach. Występowałem jeszcze w jakimś klubie, raz testowałem. I to jest tyle, co chyba występowałem we Wrocławiu. Nie, w tym studenckim. Arka? Nie Arka. Arka to jest w Krakowie. Alfa? Arka? Tam występowałem z Olką Szczęśniak. Graliśmy wtedy podwójną trasę. Ja i Olka Szczęśniak jeździliśmy razem. Wtedy to był jeszcze ten czas, gdy potrzebowaliśmy siebie nawzajem, żeby była lepsza sprzedaż. No, a teraz to tylko ja potrzebuję. Melejson, mamy jakąś wodę na występ? No ja mam dużą. Jedną dużą i mam butelkę dla siebie, żeby przelać sobie. I to jest to, co ja mam przy sobie. Dobrze. Więc z mojej dużej, bo nie piłem z gwinta, więc możesz spokojnie z niej skorzystać. Ale nie mam małych butelek, jeżeli o to pytasz, a zgaduję, że właśnie o to pytasz. Mam 2 butelki małe, puste w twoim samochodzie. Więc myślę, że pójdę po nie, skorzystam z nich i przeleję sobie z twojej butelki, z której nie piłeś. Ale to wykminiłem. Jesteś sprytny. Kurde, Wrocław, fajni jesteście. No fajne, że byliście. Znaczy, że jesteście. Jesteście, nie wyganiam. Jakbyście byli zadowoleni z tego, co my tutaj zrobiliśmy, to wrócimy tutaj w wakacje. Będzie z nami jeszcze taki osobnik jak Łukasz Wolski, żadnych praw. Powiedzę, jeszcze go nie słyszałeś, mój drogi, to jest duży kredyt zaufania, co chciałeś zrobić. Jak wam się nie podoba historia o dupie, to to jest skarbnica. Tak, Wolski po prostu opowiada następny etap tej historii.
Nie, będziemy we trójkę, no i to jest format litości, gdzie sobie tak gadamy z ludźmi. No, możemy teraz dać darmową próbkę bez włoskiego. Tak, chcecie darmową próbkę formatu litości? Super! To fajnie. My w tym formacie gadamy z wami, coś tam się zapytamy, a jak byśmy poszli w taką stronę, co wam się nie podoba, albo was obrzydza, albo w ogóle chcielibyście żyć do domu, no to możecie krzyknąć litości i my przestaniemy gadać o tym, co gadamy, albo nie przestaniemy. Jest to magiczne narzędzie, ale nie zawsze działa. Tomek, byłeś we Wrocławiu, nagranie jest z Wrocławia. A czy będziesz w innych miastach wojewódzkich? Odpowiedź brzmi tak. Trasa Wrażliwy Chłopak, solowa Tomka Machnickiego z Bartkiem Zajdą na Saporcie. Wspaniały, niesamowity, śmieszny chłopak. Zapraszamy. Wchodzicie na bilecik, kupujecie bilety, przychodzicie na wydarzenie i bawicie się razem z nami. Do zobaczenia. Alan, dlaczego dzisiaj z nami nie występowałeś we Wrocławiu? Zaczyna się, Alan, ulubiony segment widzów tego vloga. Męczenie Alana z bliska. Spędziłem 20 godzin z terapeutą rozmawiając o tym vlogu. Mówił, że to nie jest najgorsza rzecz, jaka mnie spotkała w życiu. Ja mówię, że najgorsza. Pytałem go, jak walczyć z tym gównem. Mówi, że nie da się, że po prostu trzeba to gówno zaakceptować. Trzeba odpowiadać na te pytania. Może mu się znudził. Alan, to zaakceptuj i powiedz, czemu z nami nie byłeś we Wrocławiu dzisiaj. Byłem we Wrocławiu. Ale czemu z nami nie występowałeś? Bo Tomek, masz tak dobry materiał, że już nie, ja nie mam po co występować. To, co robisz na scenie, to jest jakiś kosmos. Sztos. No, magia. Magia stand-upu. Jesteś czarodziejem stand-upu, Tomek. Czarujesz puenty jak kurwa króliki. A dlaczego jesteś taki ironiczny teraz nie z tym? Nie, ja mówię, że to jest szczere. To, Michał, czy Tomek Machiński jest czarodziejem stand-upu? Co dzisiaj wyczarował? Bombę wyczarował. Bombę wyczarował. Tomek dzisiaj wyczarował bombę. To jest niebywałe, można coś wyczarować z niczego. Z niczego, czyli z materiału Tomka wyczarował coś, czyli bombę. Cisza. Ludzie w skupieniu słuchali twojego materiału, Tomek. Co jest dla ciebie najważniejsze w twoim materiale stand-upowym? Upokorzenie następnej osoby, która po mnie występuje. Wytnę wszystko, co mówisz. To po co mnie nagrywasz? Powiedz szczerze. Śpię teraz. Ostatnie pytanie. Śpię. Czy wolałeś występować z Abelardem Gizą niż z Michałem Leją? Nie. Zawsze uwielbiam grać z Michałem, ale jest jeden problem. Z Michałem też występuje Tomek Machnicki i to zaburza cały obrazek. To niszczy tę sielankę. A gdybyś miał do wyboru grać... Michał, chcesz odpowiedzieć na jakieś pytania Tomka? Już odpowiadałeś, że ja jem. O Boże, Tomek jest... 0,30. Gdybyś miał do wyboru grać przed Michałem Leją, tak, albo przed Abelardem Gizą, to kogo byś wybrał? Michała Leję bym wybrał. Mam nadzieję, że wyślesz to... Po prostu lepiej by wyglądał na jego tle. Ja nie słucham was kompletnie. Tomek, a ty miałeś dzisiaj jedną bombę, czy dwie? Ja dzisiaj miałem dwa bardzo udane występy. Zrobiłem niesamowitą robotę na Saporcie przed Michałem. Ale w sensie, że on poszedł z odbicia? Było wspaniale. Miałem super reakcje, najlepsze ze wszystkich występów w Agorze i bardzo się cieszę, że ludzie oddali mi tą wspaniałą energię, którą ja im wcześniej dałem ze sceny. A później, to jest niesamowite, miałem jeszcze lepszy występ w Wędrówkach z Krzyśkiem Kasparkiem i wspaniałe osoby na publiczności. Cudowne. Tak, format jest bardzo wdzięczny. Chciałem zacząć od tego człowieka tutaj, bo tak się dzielnie śmiałeś, naprawdę. Wszyscy się śmieliście bardzo, ale on się śmiał najdzielniej. Tak? I to najdzielniej to wiem, co mówię, bo wiem, co mówiłem. Więc, mój drogi człowieku, czy ty przypadkiem nie jesteś osobą, którą obrażałem w Warszawie na widowni, czy mi się wydaje? Zajebiście, że ty pamiętasz osobę, którą obrażałeś w Warszawie. Tak, tak, jesteś ty? Jest, wiedziałem! A wiesz, co nie? Bo ja się... Okej, jaka jest historia? Prowadziłem... No opowiadaj! Było ciepłe lato, czasem padało, dużo wina się piło, a i tam była... w pierwszym rzędzie obrażało, tak? Nie, ale było bardzo gorąco, prowadziłem format roast, battle i przyjebałem się do jednego typa za to, że miał krótkie spodenki, nie? I teraz też zaczynałem, zobaczyłem ciebie, a jesteś w krótkich spodenkach. I pomyślałem, ale bym się przyjemał, ale potem nie. Może to on i to jesteś ty. Jesteś jak Kopciuszek, tylko dopasowałem cię po braku spodków. Czwarty termin we Wrocławiu. Dajcie spokój. Nie byłeś kiedyś w Wędrówkach, jak ja tam byłem? Na pewno razem kiedyś wracaliśmy z Wrocławia samochodem, jak ja występowałem w Wędrówkach, ale nie wiem, jak to się stało wtedy.
Wydaje mi się, że jestem na tyle dobrym przyjacielem, że po prostu przyjechałem po ciebie. A ja pamiętam, że wtedy myślałem, że ty mnie nie lubisz, bo mi powiedziałeś, że coś tam... Na pewno widziałeś ty mój występ wtedy, więc to jest dziwne, jakby ciebie tam nie było. Bo pamiętam, że coś mi mówiłeś, że coś tam mam wyrzucić, czy coś tam takiego. Że coś źle robię, na pewno mi powiedziałeś i ja myślałem po prostu, że to są negatywne emocje, a ty mi doradzałeś. A to nie jest tak, że doradzałeś. My tam testowaliśmy? No tak, to były testy, tak. No to był wieczór testów, chyba Grzesiek Wójtowicz go organizował. No to ja to testowałem przed Please Stand Up. Tak. Czyli byłeś w wędrówkach jednak. Czyli byłem w wędrówkach. Jest dziwna kubatura tego miejsca, jest to w takim jest kwadracie. Wydaje mi się, że ten sufit zbiera bardzo dużo i ta akustyka jest taka... To jest fajne, ile wymówek można znaleźć na to, że jest, wiesz... Nie wydaje mi się, że akurat... Dlaczego akurat we Wrocławiu występy byłyby słabsze? Nie, no ale mi też się wydaje, bo jednak wiesz, w innych salach tutaj, w tym samym mieście bywało bardzo, wiesz, mocno i no dobrze. Tak. A jednak na tej sali, no ale mamy dwa razy, więc dzisiaj jest tak naprawdę ostateczny test tego miejsca. Jak dzisiaj nie będzie rozpierdolu, to znaczy, że coś jest nie tak. Coś jest tak z tym miejscem. Jeżeli, albo tylko my to tak odczytujemy. Tak, ale wiesz, a jeżeli będzie rozpierdol dzisiaj, no to znaczy, że coś z nami było nie tak poprzednie dwa razy po prostu. Poprzednie dwa razy był Alan z nami? Raz był Alan, a raz nie było Alana. Bo za pierwszym razem nie było Alana, za drugim był Alan. Wydaje mi się, że słabszy jest występ, jeżeli jest Alan, albo go nie ma. Tak, to są, tak, tak. Więc wina jest po stronie Alana. Czasem jak nie ma Alana, to jest beznadziejnie, a czasem jak jest Alan, to jest średnio. Dokładnie tak, Alan, więc to jest wszystko wina Alana. Alan, pozdrawiamy cię bardzo, jesteś super. No. Widzowie vloga bardzo lubią Alana, więc nie możemy mówić o nim za. A co ciekawe, bo Alan jest we Wrocławiu dzisiaj, a nie ma go z nami. Tak, zdradził nas. Wybrał występ za Abelardem Gizą. Ad hocowy występ. Ponieważ... Impro. Będę grać scenki, o ja jestem policjantem, moja pielęgniarką. Zamiast zająć się poważną komedią, taką jest stand-up. O, bez przeklinania. O. A czy ktoś by się spodziewał tego po Alanie? Nie, bo on na vlogu się prezentuje jako taka miła, dobra osoba. A tu co? Pierwsza okazja i zostawił nas dla Abelarda. I to jeszcze na takiej sali. Wiedział, że to jest trudna sala dla nas. Tak. Tak. I nas zostawił. Czyli z jednej strony nas zostawił, a z drugiej uciekł przed odpowiedzialnością. Dokładnie tak. Alan Pakosz. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy pojawili się dzisiaj w wędrówkach i wszystkim, którzy wcześniej pojawili się na występie Michała Lei w Agorze we Wrocławiu. Wspaniałe występy. Cieszę się, że mogłem tam być i z wielką chęcią będę wracał do Wrocławia. Przede ci gacie, kurwa.